Także proszę Państwa, dzisiaj wieczór wyborczy, a ja będę przyjmowała, proszę Państwa, hinduski prysznic. Także sprawdź opinię pacjentów i umówmy się przez internet. Nie tyle w wodzie, jak to co. Albo zadzwoń na infolinię 22-588-5588. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 24 maja minęła 21. Informacje TOK FM. Filip Kekusz. Cisza wyborcza przedłużona o 90 minut. W jednym z lokali wyborczych na Śląsku zmarła kobieta. Poza jedną z komisji wszystkie inne właśnie zostały zamknięte, a w sztabach Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy są już reporterzy TOK FM. Za chwilę się z nimi połączymy. Opóźnienia sprawiają, że specjalny kilkugodzinny program wyborczy w Radiu TOK FM rozpocznie się po 22.30. Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła ciszę wyborczą do 22.30. To dlatego, że jeden z lokali trzeba było zamknąć na 90 minut. Po tym, jak w miejscowości Kowale koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim zmarła w nim kobieta, mówi w rozmowie z TOK FM Rafał Szymczak z Biura Prasowego Krajowego Biura Wyborczego. Czynności, które tam trwały, związane z reanimacją, a potem innymi czynnościami związanymi ze śmiercią, tej osoby trwały półtorej godziny. W tym czasie lokal był zamknięty, więc on będzie musiał być czynny o półtorej godziny dłużej. W miejscowości Kowale mieszka 630 osób. Wszystkie inne lokale wyborcze zostały właśnie zamknięte. W sztabach wyborczych obu kandydatów już tłumy. Nie zabrakło tam również naszych reporterów. W sztabie Andrzeja Dudy jest Joanna Mąkoza. Asiu, powiedz, jakie nastroje, jaka atmosfera wśród sztabowców kandydata? Witam. Atmosfera w sztabie PiS-u jest gorąca i to dosłownie, bo mimo, że wieczór wyborczy z siedziby partii Przenowogorskiej został przeniesiony do dużo większego budynku przy ulicy Bielańskiej, sala jest pełna, a wielu gości wciąż czeka przed wejściem, żeby dostać się do środka. Ja widziałam już Jacka Sasina, Michała Kamińskiego, jest także wspierający Dudę Jan Pietrzak. Wszystko jest tutaj w biało-czerwonych barwach, sztab przygotował też biało-czerwone chorągiewki, także oprawa jest bardzo elegancka. Jak się na razie sztabowcy nie chcą rozmawiać z dziennikarzami, więc szczegółowego scenariusza wieczoru jeszcze nie znamy. Pewne jest jedno, przemówienie Andrzeja Dudy, no ale to dopiero po zakończeniu ciszy wyborczej, która potrwa do 22.30. To była Joanna Mąkosa ze sztabu Andrzeja Dudy w Radiu Narodowego Banku Polskiego. Zaraz przeniesiemy się do sztabu Bronisława Komorowskiego. Po pierwszej turze wieczór wyborczy prezydenta został zorganizowany na Stadionie Narodowym. Teraz jednak sztab kandydata wybrał nieco skromniejszą lokalizację na warszawskim Żoliborzu w Forcie Sokolnickiego. Jest tam też Tomasz Fęskę. Tomek, na razie nie możemy powiedzieć nic konkretnego. Cisza trwa. Mogę więc tylko spytać, jaka atmosfera wokół ciebie. To znaczy, na razie zapanowało tutaj pewne rozprężenie, ale i zdaje się, że na razie samych polityków jest tutaj niewielu. Trudno nie odnieść wrażenia, że dziennikarzy jest więcej niż polityków i sympatyków PO, którzy jakby się rozeszli, korzystają z przedłużonej ciszy wyborczej. Chętnych do ewentualnych komentarzy, omawiania nas, spodziewań, to właściwie trudno znaleźć się, że owi politycy Platformy kursują między delikami kawowymi, a toaletami slalomem, omijając dziennikarzy. Większość na pytania o nastroje, właśnie ewentualne przecieki, plany na następne tygodnie czy miesiące, a w zależności od wyniku oczywiście, nie odpowiada jak mantrą po ogłoszeniu wyników, czyli zapewne oczywiście po Jezusa Chrystusa. Wszyscy zarazem podkreślają, że to tutaj do nas się doczekać i byłoby dobrze, gdyby wszystko było już jasne i gdybyśmy wszystko mieli już w końcu za sobą. To był Tomasz Fęska ze sztabu Bronisława Komorowskiego. Teraz jeszcze frekwencja na godzinę 17, bo to ostatnie dane, które podała Państwowa Komisja Wyborcza. Właśnie do 17 zostało wydanych trochę ponad 12 milionów kart, co oznacza, że frekwencja wyniosła trochę ponad 40%. To kilka punktów procentowych więcej niż podczas pierwszej tury. Kiedy wyniki? O tym wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak. W zasadzie mamy tylko trzy możliwości na jednego bądź drugiego kandydata, bądź też głosy nieważne. Mamy nadzieję, że członkowie komisji obwodowych wyborczych poradzą sobie z ustaleniem wyników wyborów w poszczególnych komisjach obwodowych szybciej jak dwa tygodnie temu i tym samym wcześniej dane dotrą do okręgowych komisji wyborczych, a następnie do Państwowej Komisji Wyborczej. Nasi reporterzy oczywiście zostają w sztabach kandydatów, gdzie już od 22.30 zaczną zbierać komentarze do wyników sondaży Ekipost. Właśnie wtedy rozpocznie się też na antenie Radio TOK FM specjalny wieczór wyborczy, którego gospodarzem będzie Przemysław Iwańczyk. W nim komentarze, analizy, opinie i właśnie łączenia ze sztabami kandydatów. Od razu zaproszę też na powyborczy poniedziałkowy program TOK FM. Ten już od 6.20. Słuchasz informacji TOK FM. Co najmniej 400 osób zabili w Palmirze dżihadyści z Państwa Islamskiego. Większość ofiar to kobiety i dzieci, podaje Państwowa Telewizja Syryjska, powołując się na mieszkańców. Państwo Islamskie opanowało miasto w czwartek, zaledwie kilka dni po zajęciu miasta Ramadi w Iraku. W ostatnich godzinach Międzynarodowa Koalicja Przeciw Państwu Islamskiemu ponownie przypuściła naloty właśnie w okolicach Ramadi, a także m.in. w okolicach miasta Kobane w Syrii.
I na koniec jeszcze wieści z Cannes, gdzie kończy się 68. festiwal filmowy. Złotą palmę dla najlepszego filmu otrzymał obraz Dipan francuskiego reżysera Jacques'a Audiarda. Jest to historia emigrantów ze Sri Lanki, którzy uciekają przed wojną domową, ale muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością paryskiego przedmieścia. Pogoda. Nocą nieco opadów deszczu na południowym wschodzie, poza tym dość pogodnie, od 5 stopni na północ do 12 na Podkarpaciu. Jutro bez deszczu jedynie na Kujawach, Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie grzmiało, za to ciepło w całym kraju od 19 do 24 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pięć minut po godzinie 21. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się o tej właśnie porze. Miałem przekazać Państwu wraz z moimi gośćmi pierwsze sondażowe wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Nie zrobię tego przynajmniej do godziny 22.30. Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej właśnie do tej godziny została przedłużona cisza wyborcza. Powodem tej decyzji, jak już Państwo pewnie słyszeli, jest śmierć 80-letniej kobiety w lokalu wyborczym w Kowalach w województwie śląskim. Kobieta według doniesień agencyjnych zasłabła, zanim odebrała kartę do głosowania. Oznacza to, że wszystkie lokale poza tym jednym właśnie zostaną zamknięte w czasie o godzinie 21.00. Mimo to obowiązuje nas cisza wyborcza. Zapraszam zatem Państwa na godzinę 22.30 wraz z moimi gośćmi. Jest ich naprawdę bardzo długa lista. Będziemy z Państwem przez kilka godzin informując o nie tylko o wynikach sondażowych, ale także analizując wszystko to, co dziś wydarzyło się. Tymczasem proponuję Państwu program Jana Stradowskiego. Człowiek 2.0. Dziś tematem tego programu będzie Poznanie ucieleśnione, czyli o czym tak naprawdę myślimy, rzecz bardzo adekwatna w kontekście drugiej tury wyborów prezydenckich. Bądźcie z nami. To, co najlepsze, to KFM. Jan Stradowski przy mikrofonie. Witam Państwa. Człowiek 2.0 dzisiaj trochę bardziej rozrywkowy, może niż zwykle. Chociaż nie jesteśmy jakoś chyba nadmiernie poważni, ani nie poruszamy tych tematów nadmiernie nudnych, tak mam nadzieję. Przynajmniej dzisiaj rozmawiamy o grach komputerowych, o grach mobilnych, o cyfrowej rozrywce Made in Poland, czyli grach, które pochodzą z Polski, które odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce. Ale pochwalimy się naszymi sukcesami, bo no cóż, no dobrze by było mieć jakieś powody do dumy. Myślę, że mogą być dumni z Polski i o tym da chwilę, bo na razie jeszcze adresy internetowe, które są dla nas istotne. Magazyn Focus, nasz partner merytoryczny na swojej stronie focus.pl będzie miał zapowiedź tej audycji i materiały dodatkowe związane z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Także odnośniki do audycji archiwalnych, które są na stronie Radia Tok FM, tok.pl. Przypominam, że rozmawialiśmy już kiedyś o nieznanych obliczach gier, o tym, jak te gry są postrzegane przez masowego odbiorcę, a jakie mają w rzeczywistości ciekawe właściwości, na przykład terapeutyczne, polecam, można by to odsłuchać. A gdyby Państwo chcieli napisać do nas, jest taka możliwość, to jest mailowy człowiek, 2.0.pl.pl. Wszelkie uwagi, sugestie, krytyka, mile widziane. I także nasz profil na Facebooku, tam prowadzący krótki adres www.człowiek.net. Ponad 3 tysiące lubiących, miło mi, zapraszam nowych. I zapraszam do interakcji w tego rodzaju. A wracając do interakcji w studiu, kto dziś ze mną? Agata Kozak, Netflix Way. Dzień dobry. I Karol Zajączkowski z Eleven Beat Studios. Miałeś przyznanie być przedstawiciel jednej firmy, która ostatnio stoczyła na szczyt rankingów, podobno jeżeli chodzi o gry mobilne, gdzie się App Store. 3,5 miliona pobrań chyba tygodnie ma gra w Polsce, gra Bouncing Ball. Dużo? Mało? Agata? Tak, no, wiem, że to firma, którą my przynajmniej nie do końca znamy i jak na tytuł, który raczej nie obiecuje jakiejś niesamowitej głębi rozgrywki, to chyba całkiem niezły wynik na dzień dobry. No tak się mówi właśnie, że jeżeli chce się odnieść sukces w tym świecie gier, zwłaszcza tych gier mobilnych, no to jednak podstawą jest to, żeby to było proste, żeby to było łatwe, przyjemne i takie nie angażujące zbytnio, żeby można było zacząć przerwać w wolnym momencie, schować ten telefon do kieszeni, zagrać w autobusie, zagrać w tramwaju, tak? Agata kiwa głową, tak ma być? Tak, tak jest. To jest jedna chyba z najbardziej popularnych kategorii obecnie w App Store. To są takie gry, które nawet zyskały przydomek super casual, już nie są casual, ale wręcz super casual, ponieważ do ich obsługi wystarczy właściwie
pukanie w ekran. No, jednym palcem, dokładnie. Palcem, tak. Ten trend jakby zaczął Flappy Bird, który w 2013, tak, chyba wywidował się na szczyty rankingów w App Store. To była taka gra, która polegała na tym, że leci ptaszek, którą mija rury stojące mu na drodze i tyle. Rury wzięte z Mario, jeden do jednego, ale... Mario Bros. Mario Bros. Tak, klasyki gier komputerowych. Ale to trzeba też, żeby faktycznie takie gier, które są bardzo proste, jest dużo, ale z drugiej strony ta gra, która w zeszłym roku chyba najwięcej sobie nas dużo szumu narobiła, 80 Days, to jest taka jakby adaptacja opowieści właśnie nie dookoła świata, która generalnie polega na tym, że ścigamy się tak jak w powieści dookoła świata, żeby zdążyć na czas. Natomiast ona jest jakby w trochę innym klimacie, bo to takie wiktoriańskie Londyn, potem jest steampunk, tam się ludzie. I na przykład ta gra jest całkowitym jakby przeciwieństwem tego Flappy Birda, bo to jest gra aby paragrafowa, tak? Tam są setki stron tekstu i nasze decyzje wpływają na co się dzieje, tak? Jeżeli coś jest bardzo skomplikowane i być może właśnie odwrotność tego prostego klikania w autobusie. I to już gra zupełnie za jakieś setki milionów kopii, wygrywała naprawdę sporo konkursów i ludziom się podobała. To nie jest tak tylko, że tylko proste gry mają szansę na sukces w tym świecie. To jest pocieszające, bo jeżeli tam jest tyle do czytania i do czytania z urządzenia mobilnego, co samo w sobie już nie jest jakoś może bardzo łatwe, to, no to jest budujące, że ludziom chciało się czytać, chciało się grać w coś takiego, co sama fabuła, no zapala mnie, jest angażująca, bo literacki nie jest wcale ani prosty, ani taki łatwy w konsumpcji. Tak, a tutaj jakby fajnie było w tej grze najpierw było to, że jakby ona brała tą całą jakby ideę i tą strukturę tej historii, to jest jakby bardzo żywiołowo reagowała na decyzje, tak, czyli jakby my tam podróżując, spotykaliśmy innych ludzi, działy się takie rzeczy i wszystkie nasze decyzje potem znajdowały odzwierciedlenie w kolejnych wydarzeniach. Tak, na przykład chcemy uciec, jedziemy koleją transsyberyjską, żeby jak najszybciej przejechać w Rosję i się okazało, że nas w połowie tej kolei wysadza, tam spotykamy Mongołów i coś tam i coś ciągle zapętluje, zmienia i tak dalej. Jak gra się kilka razy, to inaczej tak teraz może wyglądać, tak? Czyli ktoś tam, nie tylko, że chce się ludziom czytać jakby, ale też, że to ktoś poświęcił miesiące na pisanie tej całej historii, tak? Czyli ktoś też pewnie zrobił wcześniej research i wiedział, że jest potencjał taki robot. To też jakby to nie jest pierwsza tego typu gra tego studia, więc także jest ta pula osób, która po prostu raczej szuka prostej rozrywki, żeby zabić 5 minut w kolejce, ale jest też bardzo duża grupa osób, która też szuka, chce wykorzystać możliwości, jakie daje ten czy bardzo rozrywka na tablecie czy telefonie. Właśnie, to rozmawiajmy o tym pamiętniejszej rozrywce, bo taką reprezentują wasze filmy, jak sądzę. Możecie powiedzieć, że wasze filmy odnoszą sukces na tym pewnie niełatwym, bo globalnym rynku. Ja szybciej powiem tak. Z tym, że my mamy specyficzne gry, my jakby wchodziliśmy w kategorii gier dla dzieci, gier i aplikacji edukacyjnych. Trzeba było zbadać, no bo nasze produkcje to jest na przykład seria Bloxy, gdzie dzieci mogą układać na telefonach komórkowych wszelakie konstrukcje właśnie z klocków, tworzyć swoje światy, potem dzielić się tymi konstrukcjami z innymi użytkownikami, oceniać, pobierać pracę innych na swój telefon. Jest to przeniesienie takich fizycznych klocków trochę do smartfonów, do tabletów. No to teraz podnoszą się głosy krytyki, że odrywacie dzieci od świata rzeczywistego. Ależ to się wcale nie wyklucza. To znaczy, no my sami bardzo lubimy bawić się Lego i tak dalej. Też mamy dzieci, które to uwielbiają. I to nie jest w żadnym wypadku zastąpienie tej fizycznej zabawy. To jest być może przedłużenie jej na przykład. Jak ja byłam w tym lokalu wyborczym, w ale... W czasie oczekiwania albo podczas drugiej podróży samochodem. Czyli kiedy tych fizycznych klocków nie ma pod ręką, to... No oprócz tego tworzymy aplikacje edukacyjne. Mamy na przykład w swoim portfolio dwie aplikacje, które uczą dzieciaki programowania. To są aplikacje, których używają już pięciolatki. Więc to no, w żadnym wypadku nie jest taka otępiająca rozrywka, ale fajna rozrywka edukacyjna. Nawet bardzo ambitna bym powiedział, bo programowanie, nauka programowania przez zabawę oczywiście możliwa i jak najbardziej fajna, o tym też kiedyś mieliśmy audycję i chętnie do niej często odsyłam. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie, żeby to było angażujące, ciekawe,
też na tym rynku jest mnóstwo aplikacji, tego co widziałem, nawet właśnie do dzieci, które jeszcze nie piwą, dla tak Polaków jest. Spokojnie. To jak wam się udało przebić na takim rynku? Aplikacje są przede wszystkim fajne. Znaczy one, właśnie udało nam się zaangażować dzieci, stworzyć takie historie, które te dzieciaki, które dzieciaki wciągają. Na przykład właśnie aplikacja Robot School opowiada o tym, że statek kosmiczny z robotem rozbił się na nieznanej planecie. On musi pokonywać kolejne poziomy, aby zdobyć baterię i wrócić do swojego domu. Każdy poziom to jest nauka jakiegoś zagadnienia związanego z programowaniem, więc dzieci właściwie bawią się, uczą jednocześnie. Czyli korzystanie mechaniki gry do celów edukacyjnych. No dobrze, Karol, a gdzie się zajmujecie grami, które są raczej mniej edukacyjne? Dokładam wyrzutowo do rozrywkowe. Rozrywkowe to słowo w kontekście ostatniej gry, czyli This War of Mine, to jest taki... No właśnie, to trochę ciężkie słowo, znaczy jakby, no, This War of Mine my jakby stawiamy na to, co nazywamy jakby doświadczeniem i przeżyciem pewnej historii, tak, bo rozrywka kojarzy się z czymś takim przyjemnym, łatwym i tak bardzo dużo gier jest jakby konstruowana w ten sposób, natomiast jakby u nas gry jest inaczej, tak, bo nasza gra opowiada historię cywili, którzy są jakby zamknięci w mieście zniszczonym przez wojnę, bo konflikt trwa. To jest grupa zwykłych ludzi, która znajduje się w negatywnej sytuacji, tak, to nie są super bohaterowie, to nie są super żołnierze, to nie jest Spider-Man. To jest ktoś, kto był wczoraj matematykiem, a ta pani była, siedziała na kasie gdzieś tam w sklepie. I oni pewnego dnia bomby spadają i oni muszą się odnaleźć. To są ludzie tacy jak my. I historia jest jakby, no nie powiem traumatyczna, ale jakby dosyć ciężka, bo oni nie umieją. No tak jak my dzisiaj, gdyby na Warszawę spadły bomby, już ludzie by nie wiedziała, co robić z tak by nie miała sobie poradzić. Bo się okazuje, że rzeczy, które my uważamy za oczywiste, nie, nikt nie myśli z nas, skąd jest prąd w gniazdku, albo czy będzie jutro woda w kranie, rzeczy elementarne dla przeżycia ludzkiego, stają się w takich tego typu sytuacjach, które decyduje o życiu i śmierci. I my chcieliśmy pokazać im to, bo... Właśnie, ale wejdę ci w słowa. Dlaczego chcieliście pokazać coś takiego, bo gier wojennych czy gier wojskowych jest cała masa i tam z reguły faktycznie, bo nie chciałbym używać tu określenia jako zrywkowe, ale chodzi tam o strzelanie, o dowodzenie, zostawianie pułapek, planowanie kampanii, więc generalnie jest się po tej stronie właśnie militarnej, nie cywilnej, a skąd pomysł, żeby robić grę od tej strony, no, bliższej faktycznie każdemu z nas, bo każdy z nas potencjalnie może być kiedyś w takiej sytuacji. Czy w ogóle my zajmujemy się głównie odwracaniem jakichś na gry, bo nasze wcześniejsze gry to były Tower Offense, czyli odwracanie Tower Defense, czyli tak jakby w dwóch słowach wyjaśnić, to zazwyczaj w grach Tower Defense się stawia wieżyczki, które niszczą przeciwników, a on odwrotnie, my wysyłaliśmy przeciwniku, że niszczą wieżyczki, więc takie różne rzeczy. Czy wieżyczki, które strzelają do innych wieżyczek? Tak, tak, ale ten temat przemieliliśmy kilka razy i skończyliśmy go i szukaliśmy czegoś nowego dla nas. No i trafi jeden z nowych, Grzesiek jakby szef tego studia, trafi jakby na artykuł, który opowiadał o Niemczech, który opisał swój rok życia w takiej właśnie sytuacji. I to było w Sarajewie? Nie, dlatego, że artykuł akurat dotyczył Sarajewo. No właśnie, widziałem porównania z konfliktem bałkańskim. Tak, tak, bo w ogóle tego jeszcze potem mówił, bo to dużo w grze jest nawiązanie tego, więc jakby ten artykuł się okazało, że obraz, który się przedstawia w grach czy w filmach, który jest momentami niemalże gloryfikacją konfliktu, to prawda, że nawet jeżeli jest gloryfikacją, to pokazuje go bardzo wiele pozytywne. Czyli zazwyczaj są ci dobrzy, którzy walczą ze złem, z nazistami, z kapitami i oni ratują wolność, wszystko. Cisza. To są żołnierze, tak? Wojna to są żołnierze. A problem jest taka, że na teraz... Cisza wyborcza. Cicho być. Pan z wami, Jezus Chrystus.